Cześć, witajcie na dorota.in. Jutro jest mój wielki dzień, dzień kiedy lecę do Australii, lecę z Pragi do Sydney z przesiadką w Abu Dhabi. I dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć troszeczkę, bo właśnie jestem w trakcie pakowania, przybliżyć Wam listę rzeczy, którą można wykorzystać pakując bagaż podręczny, czyli rzeczy, które możemy zabrać do samolotu. To jest oczywiście bardzo długa lista, dlatego że to jest bardzo długi lot, to będzie ponad 20 godzin spędzonych w samolocie, również z przesiadką, gdzie będę zamierzała sobie wziąć prysznic, o ile mi się uda i o ile zdążę po pierwszych 7 godzinach lotu. Także taka lista, myślę, niech będzie dla Was inspiracją, bo oczywiście na krótsze loty ona zupełnie inaczej może wyglądać i mam nadzieję, że też Wy się podzielicie swoimi pomysłami, co do bagażu podręcznego jeszcze można by było zabrać, co Wam byłoby do tego bagażu potrzebne. Najważniejsza rzecz, od której trzeba zacząć, to jest paszport i to jest paszport, który jest ważny. Ja znam historię, kiedy mój kolega leciał do Singapuru i dopiero na lotnisku okazało się, kiedy ten paszport po prostu pokazał pracownikowi lotniska, że ma nieważny paszport i że do Singapuru nie poleci. Także w momencie, kiedy planujecie wakacje, sprawdźcie tą datę ważności paszportu i sprawdźcie, czy tam nie jest wymagane, że na przykład ten paszport ma być jeszcze przed powrotem ważny na przykład minimum przez 2 miesiące. W paszporcie ja zawsze mam ze sobą wydrukowany plan podróży, czyli plan po prostu wszystkich moich przesiadek, jakie loty samolotów, które terminale, które lotniska i które miasta, a oprócz tego też mam karty pokładowe wydrukowane, o ile udało mi się wcześniej odprawić przez internet i o ile w ogóle linie lotnicze taką odprawę przez internet umożliwiały, więc dokumenty są najważniejsze, paszport jest najważniejszy, a oprócz paszportu oczywiście też równie ważne są pieniądze i dodatkowe dokumenty. Pieniądze najlepiej, żeby były to pieniądze, które są w walucie wszystkich lotnisk, wszystkich krajów, które będziemy w trakcie naszej podróży odwiedzać, żeby były to jakieś nawet drobne kwoty, po prostu kiedy na przykład gdzieś się okaże, że musimy załóżmy zapłacić za toaletę albo kupić sobie jakąś drobną tylko rzecz. Kiedy na przykład nam nie zadziała karta kredytowa, wtedy warto jest mieć właśnie pieniądze w jakiejś walucie, ewentualnie mieć pieniądze w walucie jakiejś bardzo uniwersalnej, łatwo wymienialnej, czy też nawet akceptowanej do zapłaty w danym kraju, na przykład dolary albo euro. Ja akurat tutaj mam pieniądze polskie, muszę je dopiero jutro na ostatnią chwilę, czego nie lubię, wymienić na korony czeskie, żeby z Pragi móc sobie na spokojnie wylecieć i w razie czego móc tymi koronami zapłacić. Także pieniądze. Oprócz tego karty kredytowe. Ja mam kilka kart kredytowych i jedną kartę do bankomatu, do konta osobistego. Także tak, ważne, żeby taka karta miała bezpłatne wyciąganie pieniędzy za granicą, żeby nie było to obciążone żadnymi prowizjami, żeby to po prostu tylko bank potem przeliczał z lokalnej waluty, w której dokonujemy transakcji na polskie złotówki. A karty kredytowe dobrze, żeby były wydane przez 2 różne firmy, przez 2 różne banki, a najlepiej jeszcze przez 2 organizacje, które obsługują, czyli na przykład jedna karta jest od Visy, a druga od Mastercard. Wtedy, kiedy na przykład jedna karta nam nie będzie w jakiś sposób tam gdzieś za granicą chciała zadziałać, możemy zawsze spróbować zapłacić drugą kartą. Albo ewentualnie wtedy już sięgnąć po zapasową gotówkę. Oprócz paszportu, jeszcze z ważnych dokumentów, prawo jazdy na przykład. Ja też na przykład zawsze ze sobą biorę legitymację honorowego dawcy krwi i biorę też zawsze ze sobą kartę wydaną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa, na której jest oficjalnie oznaczona moja grupa krwi i taka karta, z tego co mi wiadomo, jest jedynym oficjalnym dokumentem, który już zwalnia z odpowiedzialności Służbę Zdrowia wykonywania badań krwi w razie, kiedy zdarzyłby się nam jakiś wypadek, bo wszystkie bransoletki to są tak naprawdę bardzo orientacyjne takie tylko informacje i one nie upoważniają do przetoczenia krwi bez badań, kiedy mielibyśmy jakiś wypadek i tego przetoczenia krwi by nasz organizm wymagał. Wszystkie takie rzeczy, jak dokumenty, jak pieniądze, warto jest sobie spakować do jakiejś łatwo dostępnej torby, do torby, która będzie najlepiej taka jak ta moja torba, to jest torba, którą dostałam w prezencie od mojej przyjaciółki, która mi ją przywiozła z Peru. I to jest torba taka szmaciana, zrobiona na szydełku, łatwo do niej wszystko jest wrzucić, jest wygodna, jest lekka i jeśli się na przykład na lotnisku okaże, że do samolotu można wsiąść faktycznie tylko z jedną sztuką bagażu podręcznego, bo to się zdarza, wtedy po prostu taką torbę z łatwością sobie do na przykład walizki podręcznej, którą mamy, chowamy i wkraczamy na pokład samolotu. Do bagażu podręcznego jeszcze dobrze jest też zabrać sobie jakąś dobrą lekturę. Ja zamierzam czytać Przewodnik po Sydney, bo od Sydney zacznę moje zwiedzanie. Warto jest zabrać sobie dobrą lekturę, dobrą książkę, żeby nam szybciej umilił się czas i żeby nam szybciej upłynął czas podróży. I warto jest też zabrać, można zabrać przede wszystkim elektronikę. Proponuję zabranie obowiązkowo oczywiście, wiadomo, telefonu komórkowego, smartfonu. Najlepiej, żeby przez całą podróż kabel od ładowarki był włożony. To jest troszeczkę niewygodne, ale bardzo dobre rozwiązanie, żeby był włożony do telefonu, wtedy nigdzie nam się nie zgubi. I najlepiej, kiedy jeszcze mamy oprócz tego taką ładowarkę jak moja, czyli taką, że możemy podładować sobie telefon albo przez USB, przez komputer, albo podłączyć do prądu, bo w niektórych samolotach nawet, na lotniskach również, są dostępne gniazdka z prądem dla pasażerów i można sobie swój sprzęt podładowywać w trakcie podróży. Można wziąć na przykład dysk twardy również do tego z jakąś muzyką czy z jakimiś filmami, dysk zewnętrzny. Można wziąć oczywiście też laptopa i w momencie, kiedy zabieramy ze sobą laptopa, to też dobrze jest już nawet na kilka dni przed podróżą cały czas, żeby on był podłączony do zasilacza, żeby tego zasilacza nie zapomnieć. Dobrze jest zabrać sobie słuchawki ze sobą, dlatego że kiedy mamy słuchawki, no to możemy sobie słuchać swojej ulubionej muzyki, a nie takiej, jaką zaoferuje nam lotnisko albo samolot, i też możemy zagłuszyć dźwięki niepożądane, takie jak hałas w samolocie, na przykład hałas od silników, hałas od klimatyzacji, głośne rozmowy pasażerów czy na przykład płacz dzieci. A oprócz tego możemy zabrać również, oprócz elektroniki takiej jak komputer, jak telefon, można też zabrać aparat fotograficzny czy kamerę. Ja aparatem akurat się teraz filmuję, więc to jest tylko pokrowiec, futerał. Można zabrać takie rzeczy i pamiętajcie, że w trakcie, kiedy samolot startuje i ląduje, wszystkie sprzęty elektroniczne powinny być wyłączone. W momencie, kiedy chcecie na przykład filmować albo fotografować start albo lądowanie samolotu, warto jest wcześniej zapytać obsługę, pracowników, stewardessy, czy jest to dozwolone, czy nie jest to w jakiś sposób zabronione i czy nie będzie to przeszkadzało innym pasażerom i czy nie będzie to stanowiło żadnego zagrożenia, także lepiej jest się upewnić. W końcu chodzi też o nasze bezpieczeństwo. Oprócz sprzętu elektronicznego można też do samolotu zabrać leki i kosmetyki i ja mam tego całe mnóstwo. Szybko Wam się postaram powiedzieć, co zabieram. Można zabrać wszelkie leki, które Wam są potrzebne, bo po prostu codziennie je zażywacie. Można zabrać leki przeciwalergiczne, przeciwko astmie. Ja na przykład mam spray do nosa dla alergików i ten spray zamierzam ze sobą zabrać. Można zabrać tabletki antykoncepcyjne, nie stanowi to żadnego problemu. Ja oprócz tego, że mam ten spray do nosa, to zabiorę sobie jeszcze tabletki na gardło, bo w klimatyzacji jest łatwo o wszelkie infekcje gardła, zwłaszcza że będzie leciało z nami mnóstwo innych pasażerów i może nas też jakiś wirus dopaść. Zabieram też tabletki przeciwbólowe, dlatego że łatwo jest o ból głowy w samolocie. To jest hałas, to jest różnica ciśnień, to jest długi czas spędzony w podróży. Niektóre linie lotnicze takie rzeczy jak takie tabletki na gardło czy takie tabletki przeciwbólowe oferują na życzenie, ale nie wszystkie, dlatego dla własnego świętego spokoju dobrze jest sobie swoje własne wziąć. Zabieram też urosept, bo przy klimatyzacji to też różnie bywa, dlatego lepiej nie mieć jakiegoś uciążliwego bólu pęcherza w podróży, więc urosept też się przyda. I zabieram też całą masę kosmetyków i nawet ręcznik, bo zamierzam wziąć prysznic w przerwie pomiędzy jednym i drugim lotem. Po 8 godzinach niecałych pierwszego lotu w Abu Dhabi będę brała prysznic. Także dobrze jest zabrać swój własny ręcznik, żeby móc się nim potem po prostu wytrzeć. A z kosmetyków, cała masa kosmetyków. Mam taką specjalną, specjalnie na tą okazję kupioną kosmetyczkę zamykaną. Jeszcze nie wiem, jak do niej to wszystko upchnę, ale jakoś się będę musiała postarać, dlatego że wymogiem takim i wskazaniem, żeby odprawa przebiegła szybciej, jest pakowanie kosmetyków właśnie do jakichś takich przezroczystych woreczków, najlepiej zamykanych strunowo, ale też takie na zamek, jak ta moja kosmetyczka mogą być. Ona zresztą specjalnie właśnie nawet na opakowaniu miała napisane, że to jest podróżna do samolotu i do niej zamierzam zabrać. Zamierzam zabrać chusteczki do demakijażu. Chociaż ja i tak się nie będę na pewno malowała do samolotu, ale to już jest historia na inny film. Powiem tylko, że po prostu w samolocie jest bardzo suche powietrze, jest mniejsza wilgotność niż na Saharze, więc lepiej jest się nie malować, tym bardziej, że będziemy też spać, tym bardziej, że będziemy gdzieś tam dotykać tej twarzy swojej w ciągu dnia. Nie jest nam tak naprawdę potrzebne to, żeby wyglądać jak miss świata w samolocie, więc no chyba, że któraś planuje w tym miejscu poznać swojego przyszłego męża. Ale chusteczki do demakijażu i z chusteczek również do demakijażu, bo nimi nie tylko twarz można, ale też na przykład można czy dekolt, czy pod pachami też odświeżyć się takimi chusteczkami, kiedy nie mamy dostępu do wody czy do całego prysznica. I chusteczki z antyperspirantem, więc można użyć antyperspirantu, a też o zapachach w samolocie będzie za chwilkę wzmianka, jak one się szybko rozchodzą. I oto co z kosmetyków ja zamierzam zabrać do swojego bagażu podręcznego. Tak bez ładu i składu, bo są bardzo poupychane w kosmetyczce. Krem nawilżający do twarzy, wszelkie cery z problemami, szczególnie do cery suchej, są po prostu narażone na dodatkowe wysuszenie, chociaż również cera tłusta będzie potrzebowała na pewno jeszcze większego niż dotychczas nawilżenia, więc krem jak najbardziej jest potrzebny. Pasta do zębów i szczoteczka do zębów. Również miałam w planie zabrać płyn do płukania ust, ale po prostu myślę, że już mi się i tak tutaj nie zmieści. Pasta do zębów i szczoteczka do zębów, żeby czy po posiłku, czy na przykład po prostu po upływie iluś tam już godzin lotu, kiedy oddech jest nieświeży, umyć zęby. Pamiętajcie, w samolocie zapachy, ponieważ tam panuje bardzo wysuszone jest to powietrze i ponieważ jest też bardzo duży ruch powietrza związany z klimatyzacją, zapachy wszelkie roznoszą się o wiele szybciej i z o wiele większą intensywnością i jakby też o wiele dalej może i ładny i brzydki zapach dojść, także dbając o komfort własny i komfort innych pasażerów i obsługi, myjmy zęby i dbajmy o świeży oddech w samolocie. Mgiełka odświeżająca do twarzy, żeby na szybko sobie móc spryskać skórę twarzy, delikatnie osuszyć potem ręcznikiem papierowym i twarz wtedy jest odświeżona bez całego mycia. Żel pod prysznic, tak jak mówiłam, ja będę brała prysznic na lotnisku w Abu Dhabi, więc żel pod prysznic, żeby móc się umyć. Żel cały do mycia twarzy, również mleczko można zabrać ze sobą do demakijażu oraz tonik do twarzy, a do tego najlepiej jest też wziąć sobie również, tylko że ja dopiero jutro rano muszę kupić płatki kosmetyczne, bo też nie we wszystkich samolotach są, a czasem się mogą szybciej skończyć i trzeba będzie wtedy wołać stewardessa, po co nam to. W ramach odświeżenia oddechu też, jeśli nie chcemy po każdym posiłku myć zębów albo nie mamy dostępu gdzieś tam do łazienki, można wziąć gumę do rzucia i można wziąć spray odświeżający do ust. Jeśli chodzi o same usta, to również przy okazji coś do nawilżenia. Usta będą też bardzo szybko schły w samolocie, przesuszały się i pękały, więc albo wazelina, która uważam jest najlepsza do ust, albo jakiś balsam do ust w sztywcie. Krem do rąk, bo dłonie też się będą bardzo mocno wysuszać. A jeśli już mowa o zapachu, to również można wziąć do samolotu próbki perfum i popryskać się tymi perfumami, tylko uczulam i naprawdę na litość boską, miłe panie, zaraz Wam powiem dlaczego, pryskajcie się perfumami, jak już wysiądziecie z samolotu, a nie kiedy jeszcze samolot nie wylądował. A dlaczego? Wyobraźcie sobie taką sytuację, leci kilkaset osób jednym samolotem, są różne zapachy, jest hałas, ktoś jest zmęczony po bardzo długim locie, komuś zwyczajnie podczas lądowania robi się niedobrze, przecież to jest taka różnica ciśnień i przecież to jest też po prostu stres czasem duży. Ktoś już siedzi, wyobraźcie sobie, z tą torebką papierową i już naprawdę jest mu niedobrze, a tymczasem kilkanaście pań idzie sobie do toalety, w toalecie wszystkie się pryskają różnymi perfumami, wychodzą w tej klimatyzacji, te zapachy wszystkie rozchodzą się bardzo szybko i mieszają i po prostu można wtedy obserwować miny niektórych pasażerów, którzy całą tą mieszankę zapachów czują. Także miłe panie, próbki perfum można wziąć też całe perfumy, które się kupiło na strefie bezcłowej, one są są też wtedy bardzo bezpiecznie już opakowane i można się nimi popryskać, jak wysiądziecie z samolotu. Jeszcze w kwestii perfum i tak samo w kwestii alkoholu, jeśli kupujecie na strefie bezcłowej, pamiętajcie, żeby tych opakowań, które zostały właśnie zapakowane bezpiecznie w sklepie, nie otwierać w samolocie, a wtedy nie otwierać ich w samolocie, kiedy jeszcze macie jakąś przesiadkę, bo może się zdarzyć, że przed przesiadką do kolejnego samolotu jeszcze raz będziecie poddani kontroli celnej. Mi się już teraz zdarzyło, kiedy leciałam z Monachium do Tajpej na Tajwan z przesiadką w Hongkongu. Ze znajomymi otworzyliśmy nasze whisky, bo przecież po co pić to, które ma stewardessa, kiedy można wypić swoje własne lepsze. Otworzyliśmy whisky, nie dopiliśmy go do końca, na szczęście nie dopiliśmy go do końca, zostało niewiele na dnie butelki, ale w Hongkongu nas zatrzymali celnicy, kazali to nam wrzucić i o ile to by nie był problem, kazali też wypełniać jakiś szereg dokumentów, który był w języku chińskim, podpisywać się, także kolega śmiał się, że może podpisał oddanie nerki i naprawdę no, nie była to łatwa dla nas sytuacja, bo byliśmy w obcym kraju i celnicy też zbyt dobrze tam nie mówili w języku angielskim. Także o tym należy pamiętać. Najlepiej brać właśnie próbki perfum albo jakieś malutkie perfumy, żeby nie było problemu przy odprawie celnej, przy kontroli celnej. Jeśli chodzi jeszcze o kosmetyki, ja nie polecam malowania się w samolocie, nie polecam się malowania w samolocie i nie polecam też brania jakichś kosmetyków, które będą brudzić nam kosmetyczkę. Zobaczcie, mi tutaj już się troszeczkę wylało podkładu, a co dopiero kiedy jest w samolocie zupełnie inne ciśnienie. Także można wziąć, jeśli na przykład się planujecie pomalować, dlatego że ktoś będzie na Was czekał, ważny dla Was, dla kogo chcecie ładnie wyglądać, to wtedy polecam wziąć sobie te kosmetyki, ale pomalować się dopiero w samolocie na około 15 minut, pół godziny przed podejściem samolotu do lądowania. Wtedy Wasza skóra też nie ucierpi tak strasznie podczas lotu i nie będzie narażona na jakieś też obciążenie nadmierne z powodu warstwy kosmetyków. I na koniec bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna do samolotu, czyli stopery do uszu. Niektóre linie lotnicze takie stopery Wam dadzą, ale nie wszystkie, dlatego warto wydać 2 zł w aptece i sobie takie stopery kupić. Kiedy w samolocie będzie hałas, można takie stopery sobie włożyć do uszu i mieć tak zwany święty spokój. Ja mam jeszcze, tylko że zapakowaną już w innej walizce, taką specjalną poduszkę do karku, żeby można było jakoś w miarę wygodnie, chociaż oczywiście to nie będzie tak super wygodnie jak na łóżku, spać w samolocie na fotelu, który będzie się odginał. I również polecam Wam, jeśli lecicie gdzieś, gdzie będziecie lecieć długo i zwłaszcza jeśli lecicie jakimiś tańszymi liniami lotniczymi, polecam Wam wzięcie jakiegoś takiego pledu, jakiegoś takiego koca polarowego, dlatego że w nocy w samolocie będzie na pewno zimniej. Tanie lotnicze linie też czasem po prostu bardzo niską temperaturę ustawiają w klimatyzacji, żeby po prostu pasażerowie potem kupowali te koce, także warto sobie swój jakiś taki właśnie plet, którym się można będzie przykryć, kiedy będzie się spało w samolocie, ze sobą zabrać. I to jest już cała ogromna lista wszystkich rzeczy, które ja zabieram ze sobą do bagażu podręcznego. Jest ich bardzo dużo, ale też tak jak mówiłam, lot jest bardzo długi. Ciekawa jestem, czy ta lista Wam się przyda, a może jeszcze macie Wy jakieś inne swoje rzeczy, które bierzecie do samolotu i które warto jest w taką długą podróż zabrać. Podzielcie się swoimi uwagami w komentarzach. Również jeśli kiedyś zdarzyło Wam się, że zabraliście jakąś nietypową rzecz i mieliście różne przygody z celnikami, podzielcie się nimi w komentarzach. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!